Śląski Ogród Zoologiczny ma nowych mieszkańców. Z Francji przyjechały 3 samce antylopy, 4-letni Samba oraz 1,5-roczne Koda i Sitka. Choć już po okresie aklimatyzacji, to cały czas nowi mieszkańcy pozostają pod czujnym okiem opiekunów. Zaczynamy pracę przy tych zwierzętach, przy oczywiście wyjściu na budynek, sprawdzamy ich stan, czy nie ma żadnych otarć, czy ogólnie stan zdrowotny, powiedzmy, zwierzęcia. Jeżeli wszystko jest ok, zaczynamy przygotowywać wybieg. Antylopy zamieszkują Afrykę Środkową, a ich pojawienie się w chorzowskim zoo jest dużym wydarzeniem, bo w warunkach naturalnych te zwierzęta można spotkać niezmiernie rzadko. Bongo górskie jest podgatunkiem bongo leśnego i zamieszkuje tereny takie typowo górskie. W naturze gatunek ten klasyfikowany jest jako gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w środowisku naturalnym pozostało około 100 osobników tego gatunku. Antylopy dobrze zaklimatyzowały się w nowym miejscu zamieszkania, a przy sprzyjającej pogodzie można oglądać je już na wybiegu.